Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym 2020 roku. Mam nadzieję, że będzie on dla Was zdecydowanie lepszy niż ten chyba najgorszy 2020. Wiele osób planuje podjąć noworoczne wyzwanie i zacząć uczyć się programowania. Dostajemy od Was mnóstwo pytań, który z języków jest najlepszy na start. W tym odcinku nie odpowiem dokładnie na to pytanie, ale dam Wam kilka rad i wskazówek, które pozwolą Wam samodzielnie wybrać język programowania, tak aby jego nauka była przyjemna, żebyście cały czas byli zmotywowani, a później, żeby łatwo było Wam jeszcze znaleźć w nim pracę. Ja nazywam się Kasper Sokołowski i na kanale Jak Zacząć Programować dzielę się z Wami wskazówkami i wiedzą, które pozwolą Wam zacząć przygodę z programowaniem. I zanim jeszcze przejdziemy dalej, to standardowo zachęcam do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych filmów. Oraz zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku, zaczynamy programować, na której możecie zadawać dowolne nurtujące Was pytania odnośnie branży IT. Zaczynajmy! I zanim jeszcze przejdę do tematu odcinka, to chciałbym podzielić się z Wami naszym nowym projektem. Startujemy z newsletterem. Będzie on skierowany do wszystkich osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem albo wiedzą już co nieco, ale nie do końca wiedzą, jak dalej pokierować swoją nauką. I żeby ten newsletter wypalił, to potrzebujemy Waszej pomocy. W opisie tego odcinku znajdziecie link do ankiety. Jeżeli ją uzupełnicie, to będzie to dla nas wielka pomoc w określeniu, jakie treści będą dla Was interesujące. Ankieta nie jest długa, składa się z pięciu pytań. Jeżeli na nie odpowiecie, to będziemy bardzo wdzięczni. Dzięki. No dobra, to lecimy z tematem odcinka. Zacznę od pierwszej bardzo ważnej rzeczy, która zdecydowanie ułatwi Wam naukę. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę i nigdy nie programowaliście, to polecam Wam wybranie na początek tylko jednego języka programowania. Jak zapewne wiecie, języków jest całe mnóstwo, w internecie można znaleźć mnóstwo porad, który z nich jest najlepszy na początek i moim zdaniem nie ma do końca znaczenia, który język wybierzemy, ważne, żebyśmy wybrali tylko jeden. A dlaczego tylko jeden? No wiecie, my ludzie jesteśmy słabi w multitaskingu i nie do końca wychodzi nam robienie wielu rzeczy na raz. Jeżeli wybierzemy sobie tylko jeden język programowania, to będziemy mieli tylko jedną rzecz, na której musimy się skupić. Efekty naszej pracy będziemy widzieć dużo, dużo szybciej. Dzięki temu nasza motywacja do nauki pozostanie na wysokim poziomie. Dodatkowym plusem takiego podejścia jest to, że pracodawcy na stanowiska juniorskie oczekują od nas znajomości tylko jednego języka, no ale dobrej znajomości tego jednego języka. Nie musicie się też martwić tym, że w momencie, gdy będziecie uczyć się jednego języka, to będziecie robić sobie jakieś wielkie zaległości w drugim. Umiejętność programowania jest dość uniwersalna i jeżeli nauczymy się jednego języka dobrze, to później będzie nam zdecydowanie łatwiej przejść na inny i nauczymy się go dużo, dużo szybciej. Dlatego uważam, że na samym początku warto jest wybrać jeden język programowania i na nim się skupić. No dobra, to wiemy, że powinniśmy się skupić na jednym języku programowania. W takim razie jak z całego gąszcza dostępnych języków programowania wybrać ten jeden, idealny na start? Na pewno łatwiej będzie nam wybrać pierwszy język, gdy mamy jakiś cel. Załóżmy, że chcemy zostać frontendowcem. W tym momencie wiadomo jest, że musimy się nauczyć JavaScriptu, HTML-a i CSS-u, a jest to związane z tym, że przeglądarki internetowe obsługują tylko te języki. I rozumiem, że Tutaj trochę sobie przeczę, bo mówię, że trzeba nauczyć się tych trzech technologii, aczkolwiek uważam, że przy ich uczeniu powinniśmy zastosować podobną strategię. Na początku dobrze nauczyć się HTML-a, później CSS-u i na sam koniec JavaScriptu. Podobnie jest, gdy chcemy programować aplikacje mobilne. Jeżeli zdecydujemy się programować apki na Androida, no to będziemy musieli wybrać pomiędzy Kotlinem a Javą, a gdy będziemy chcieli programować na urządzenia Apple, no to musimy wybrać Swifta bądź Objective-C. A gdybyśmy na przykład chcieli pisać gry w silniku Unity, no to wybór też jest prosty, bo mamy do wyboru albo C-Sharpa, albo Unity Script, czyli taki trochę... Trochę rozszerzony JavaScript. Więc to, jaki wybierzemy sobie cel nauki, często wpływa na to, jakich języków powinniśmy się uczyć. A co w przypadku, gdy chcemy się po prostu nauczyć programowania, nigdy tego nie robiliśmy i nie mamy kompletnie pojęcia o tym nawet, jaki jest nasz cel? Wtedy warto określić, czy język programowania, którego będziemy się uczyć, jest popularny. Jak to zrobić? Możemy wejść na jedną z wielu stron z ofertami pracy w IT. Filip przygotował film na ten temat, link znajdziecie w opisie i popatrzeć, które z języków programowania występują tam najczęściej i wybrać jeden z nich, który nam się podoba. Jeżeli nie planujemy przeprowadzki, to warto też zobaczyć, który z języków programowania jest popularny w naszej okolicy. Na przykład w Lublinie, z którego pochodzę, pracodawcy teraz oczekują znajomości PHP bądź JavaScriptu. A w Krakowie, w którym mieszkam, pracodawcy poszukują ludzi znających dużo innych języków programowania. Dodatkowo warto też dowiedzieć się, czy w naszej okolicy nie ma jakiegoś dużego pracodawcy, który zatrudnia mnóstwo ludzi. Sprawdźmy wtedy, jakiego języka programowania używają i zacznijmy się go uczyć. Wybór popularnego języka programowania zdecydowanie ułatwi nam późniejsze znalezienie pracy. No dobra, to popularność mamy przerobioną. Przy Dobrze, pierwszego języka programowania warto też kierować się wielkością społeczności związanej z danym językiem. Duża społeczność wokół danego języka programowania powoduje, że w momencie, gdy zablokujemy się albo nie będziemy czegoś rozumieli, to będzie dużo osób, którzy mogą nam pomóc. Tak samo dużo łatwiej będzie nam znaleźć mentora, który będzie nam podpowiadał w trakcie nauki. Będzie nam też łatwiej być na bieżąco z tym, co się dzieje w języku, jakie nowe biblioteki są dodawane, jakie nowe narzędzia, bo społeczność jest duża i prawdopodobnie ktoś o tym napisze. A jak określić, czy społeczność danego języka jest duża? Ja mam na to dwie metody Jedna z nich to określenie ilości grup na Facebooku Możemy wejść sobie na Face'a i wpisać na przykład JavaScript I zobaczyć ile grup tematycznych nam wyskakuje Albo wpisać iOS czy Java Jeżeli tych grup jest co najmniej kilka, mają sporo członków i są cały czas aktywne i żywe To prawdopodobnie taki język programowania będzie całkiem niezłym wyborem A jeżeli mówimy już o grupach na Facebooku, to przypominam o naszej Zaczynamy programować Link w opisie Kolejną stroną, która pozwoli nam oszacować tą wielkość społeczności związanej z danym językiem Jest Stack Overflow Możemy wejść w zakładkę Tags i posortować po popularności Zobaczymy wtedy, jakie pytania są popularne i z jakim językiem programowania są związane. No i jeżeli takich pytań jest dużo, to znaczy, że społeczność języka jest całkiem spora i pewnie warto go się nauczyć. Przy wyborze języka programowania na początek powinniśmy się moim zdaniem kierować jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie ilością materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci. Jeżeli na temat danego języka zostało stworzonych dużo artykułów, filmów na YouTubie, tutoriali, dokumentacja języka jest niezła i może jeszcze przetłumaczona na Polski, no to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nauka tego języka nie powinna nam przysparzać jakichś problemów. Bo w momencie, gdy zabloką, Lokujemy się na jakimś temacie i nie będziemy mieli sobie poradzić, no to będzie cała masa materiałów, z których możemy czerpać wiedzę. A dodatkowo, jeśli materiałów jest dużo, no to pewnie wiele z nich jest dostępnych za darmo. Także na sam początek nauki nie będziemy musieli ponosić żadnych kosztów. A jak określić, czy materiałów jest dużo, czy mało? Tutaj z pomocą przyjdzie nam Google. Wystarczy wpisać nazwę języka, który nas interesuje, na przykład Java albo JavaScript, i zobaczyć, ile wyników mamy. Jeżeli w wynikach wyszukiwania zobaczymy dużo stron z kursami, czy to płatnymi, czy darmowymi, dużo artykułów, dużo filmików z YouTube'a, no to możemy. Możemy być pewni, że materiałów do nauki jest sporo. I moim zdaniem, tutaj szczególnie warto przyjrzeć się filmom na YouTubie i stronom z kursami. No dobra, to podsumowując. Warto jest wybrać sobie na początek jeden język programowania. I aby zrobić to dobrze, trzeba określić trzy rzeczy. Popularność tego języka, wielkość społeczności z nim związanej i dostępność materiałów edukacyjnych, które pozwolą nam się go uczyć. Jeżeli rzetelnie przejdziemy przez te trzy kroki, to nie będziemy później żałować wyboru tego języka. W ten sposób będzie nam łatwiej zdobywać wiedzę, utrzymywać wysoki poziom motywacji, a na samym końcu łatwiej znaleźć pracę. I ostatnia rzecz, którą chciałbym się z Wami podzielić, to taka zachęta do tego, aby raz wybranego języka programowania nie zmieniać za szybko. Oczywiście, jeżeli zmieni nam się cel nauki, albo będziemy po prostu chcieli się uczyć czegoś innego, no to nie ma sprawy, ale w momencie, gdy napotkamy jakieś trudności, to nie polecam przeskakiwania na coś innego. Jest duża szansa, że napotkamy na podobne problemy albo na zupełnie inne, tylko związane z takim samym językiem programowania i znów będziemy w kropce. W momencie, gdy gdzieś utkniemy, warto pogrzebać w materiałach albo po prostu zapytać na grupce, czy nas tak overflow i później przejść dalej do nauki. No i dobra, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli na podstawie moich rad uda Wam się wybrać pierwszy język programowania, to proszę dajcie o tym znać na naszej grupce. Link macie w opisie. Standardowo zachęcam też do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby się nie przegapili naszych filmów. I przypominam też, że możecie uzupełnić ankietę, aby mieć wpływ na to, jakie treści będziemy wysyłać w naszym newsletterze. Dzięki, pa!